Witam Was po tygodniu przerwy. Dzisiaj seria Castle. Coś czarodziejskiego, coś magicznego. Na pewno Wam się spodoba. Na pewno to nie będzie Harry Potter, lecz Dragon Masters. Zapraszam do recenzji. Przed nami Magisto Magic Workshop. Dragon Masters to seria, którą nie za bardzo ludzie lubią. Mi ta seria niesamowicie przypadła go do gustu, gdyż ja tą serię jako dzieciak pamiętam. Pamiętam tego fantastycznego czarodzieja Magisto. Pamiętam tych dziwnych rycerzy z tymi nieproporcjonalnymi siekierami oraz to wszystko, co tu się znajduje. Te czary, te kielichy, tą świecącą różdżkę. Pamiętam to wszystko, gdyż uważam, że ta seria wcale nie jest zła i zasługuje naprawdę na duży szacunek. Przed nami najlepszy zestaw tej serii, według mnie, jest jeszcze 60-20. On też jest bardzo fajny, ale jest już dużo mniejszy, jest mniej klimatyczny. Przede wszystkim jest nie tak bardzo rozbudowany jak nasze Magisto Workshop. Dobrze, może przejdźmy, co tutaj jest tak naprawdę w tym zestawie i czego możemy się tutaj spodziewać. Lego tutaj chyba przyoszczędziło albo za dużo dało tych piórek, bo tych kół powinny być aż dwa ze względu na te smoki, te piórka smocze, one tutaj są aż dwa, więc temu już rycerzowi nie dali, on to tak łyso wygląda trochę, ale nie przejmujcie się, bo w zamian za to dostajemy naprawdę wiele innych ciekawych rzeczy. Z góry tego pudełka pokazane jest, jak ten zestaw się rozkłada i jak on tak naprawdę wygląda. Tutaj mamy w formie takiej zabudowanej, a tutaj mamy wnętrze oraz co się dzieje w ogóle w tym całym sklepie z czarami. Z boku, no Dragon Master się z boku, no niestety nie mają nic, więc tylko numer Lego System oraz w jakim przedziale wiekowym powinniśmy dziecku dać ten zestaw. Ja nie pamiętam, był to rok 93, a ja mam 32 lata, więc mając wtedy 4 lata, pamiętałem go na półkach jeszcze, więc naprawdę mnie urzekł. Zobaczcie, co tutaj jest. Tutaj jest już bardzo fajnie. Trening chyba tego sokoła. No właśnie, tutaj jest papuga, właściwie orzeł, sokół, posąg. Ja zawsze traktowałem tego ptaka jako, jeżeli był szary, no to bardziej jako sokół, albo jakiś ptak, albo kruk, też by mógł być kruk bardziej czarny, ale no ten jest taki siwy, szary, no to bardzo mi przypominał jakiegoś innego ptaka niż jakiegoś bardziej sokoła, też by mógł być. Tutaj jest nasz Magito, prawdopodobnie prowadzą trening tego sokoła. Tutaj mamy otwarty ten nasz budynek i możemy sobie pomalutku przejść, co się znajduje z tyłu tego pudełka. No i z tyłu jest naprawdę bogato, jak na tą serię, bo z tyłu tutaj jest pokazany, jak powinniśmy naświetlać naszą różdżkę, podobnie jak ducha. Ducha też się tak naświetlało. I faktycznie świeci w ciemności, jest to różdżka fluorescencyjna, po naświetleniu przez lampkę świeci nam w nocy. No, tutaj nam tego rycerza troszkę bardziej opierzyli. Mamy w końcu te trzy piórka fantastyczne w tym hełmie. Dwa niebieskie boczne, jedno górne. Tutaj jest chyba kuźnia. Oni tutaj sobie pomyśleli o kuźni, że tutaj jest ogień, wypalają coś. No i oczywiście czary, czarodziej tutaj przychodzi, jeszcze tutaj piją wódeczkę, fajnie wszystko to wygląda. Tutaj jest, jak pokazana jest tam nasz w środku, ta alternatywna wizja, jest pokazane, jak powinni wykuwać te miecze lub dzidy. Może tutaj zobaczymy, co się dzieje. Tutaj ja sam nie wiem, co to jest za budynek, ale znowu piją. Tutaj już chyba drinki są, no bo tutaj jest zielony jakby wpięty klocek, więc i tutaj jeszcze różdżka. Fajnie to bardzo wygląda. Ten alternatywny model wygląda dość imponująco, bo tutaj jest chyba buda dla psa, albo coś w tym rodzaju. Tutaj jest znowu nasz sokół, rycerz na wieży. No, ten domek jest taki, no, bardziej on przypomina budę, niż żeby cokolwiek się tutaj miało schować. Więc na pewno to nie jest domek tego czarodzieja, tylko on tutaj jest pewnie przypadkiem. Nic, no, front naszego pudełka omówiliśmy. Pora coś złożyć, no i oczywiście instrukcję pokazać, co tam w środku było w tych latach.
Dobra, no jakoś się uporałem z tym zestawem. Mam już go złożonego, chciałbym go wam zaprezentować. Świetnie się prezentuje na tej drodze, tutaj na tym Playmate. Może co do samej konstrukcji zaraz sobie przejdziemy, pierw omówimy troszkę figurki. Tak jak wspomniałem wcześniej, omawiając pudełko, zestaw jest z roku 1993. Nie jest jakiś specjalny, ale według mnie najładniejszym zestawem jest w tej serii. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, brakuje mu tego piórka, gdyż te dwa piórka są po prostu zamocowane tu i je doskonale widać, świetnie się prezentują. No cóż, jest taki łysawy, ale to nie szkodzi, bo jest wciąż bardzo ładnym rycerzem. Dostał duży pawęż oraz jedną siekierkę. Tą halabardę możemy sobie wstawić tu, wygląda dużo lepiej na pewno niż w ręku. Jemu po prostu dałbym zwykły miecz. Jest on, ale... on jest tutaj w środku, też jest na pewnym zamocowaniu, o, nawet tutaj go widać. Ale jak jest ta halabarda, to też bardzo dobrze prezentuje się. Rycerz wyposażony również w płaszcz, z tyłu taki plastikowy zwykły płaszcz ma, bardzo dobrze się prezentuje. Jest to strażnik naszego Magical Workshop. Mamy też naszego sympatycznego czarodzieja. Tors jest od Forestów, tylko ubranie jest niebieskie. Zwykła prosta główka, bardzo fajna. No i oczywiście charakterystyczna broda. Długa, biała broda, charakterystyczna dla tego minifiga. Świetnie prezentuje się. Jest idealnym czarodziejem. Bardzo dobrze pasuje do tych Dragon Masterców. Posiada on, tak jak mówiłem wcześniej, różdżkę, która jest fluorescencyjna. No, można ją naświetlić, świeci ona w nocy. Co do samej konstrukcji. Moi drodzy, możemy tutaj dużo rzeczy wnioskować. Dlatego, że ten dach po prostu ma dziurę i on jest kiepski bardzo w montażu. Jak leje deszcz, to leje do środka. No to jest kompletnie kiepski temat. Sam zestaw, no po prostu prezentuje się, zobaczcie, jest wyremontowany w środku, mamy kielichy, mamy czary, możemy sobie tego rycerza tu postawić, tu mamy pochodnie, tu mamy miecz, tu mamy jakby jeszcze dwa stanowiska, tutaj otwierana drabinka, w niej oczywiście mamy skrzynkę oraz w tej skrzynce jakieś szlachetne kamienie. No, powiem wam, że mimo tak małego zestawu, no, prezentuje się on naprawdę fantastycznie. Tu są okiennice niebieskie, tutaj czegoś jakbym brakowało i tutaj też. Nie można tu nic zamocować, są dwa uchwyty, nic nie wymyślili tutaj, to jest bardzo skromne. Ten piec mi się strasznie podoba, bo ten tu ma komin, po prostu jest tak delikatnie tutaj wstawiony, idealnie pasuje do... właśnie jakichś gotowań, czarów czy czegoś w tym rodzaju. Tutaj mamy tajla z nadrukiem różnych, z nadrukiem receptury czarów. I on sobie tutaj, ten Magito, sobie gotuje, no i później przyrządza jakieś czary. Tutaj mamy dwa przeźroczyste kielichy. Mój ulubiony kolor przeźroczysty, jeśli chodzi o kielich, bo żółty, ani czerwony, ani żaden inny kolor na pewno nie jest tak klimatyczny jak bezbarwny. No i oczywiście tutaj mamy beczkę, całość się fajnie zamyka, dach jest zdobiony dwoma włóczniami, tu mamy tego naszego sokoła, oczywiście nam coś odpadło jak zwykle, ale nie należy się tym przejmować, bardzo dobrze to ten element oddaje klimat serii Castle. No i zobaczmy sobie jeszcze raz ponownie, jak ten zestaw wygląda. Znajduje się on na dwóch płytach, 8x16, na takich niewielkich. Naprawdę, jeśli miałbym wybierać tą największą bazę tych Dragon Mastersów, wybrałbym 60x48, ze względu, że na pewno jest dużo bardziej bawialny, jest dużo ładniejszy, posiada tutaj też jeszcze takie liście, z tyłu nie ma za bardzo co prezentować sobą, a nic, no, ale jest bardzo sympatyczny. Po obejrzeniu tej recenzji zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do lajkowania, do komentowania. Znajdziesz na moim kanale przede wszystkim zestawy z pudełkami, znajdziesz też ciekawe zestawy tylko z lat 90., sprzed 2000 roku. Zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów oraz do zobaczenia za tydzień. Cześć!